zesłanie Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że nie zostawiłeś nas sierotami, ale posłałeś nam swego Ducha Świętego, aby był z nami na zawsze, napełniał nasze serca miłością i prowadził do całej prawdy. Prosimy Cię za zmarłym księdzem prałatem, aby oczyszczony, uświęcony w ogóle Twojej miłości mógł radować się we wspólnocie wszystkich świętych w niebie. Ojcze nasz, święcienie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się nad grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
którą z duszą i ciałem wziąłeś do siebie, aby się za nami wstawiała i była nam zawsze przewodniczką w pielgrzymce wiary na niebieskiej Ojczyzny. Prosimy Cię za zmarłą księdzę prałatą Stanisławę, aby doświadczył jej przemożnego rentownictwa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że trud Boże.
naszego macierzyństwa i wierność w podejmowaniu i realizacji zbawczych planów Ojca, wynagrodziłeś przyniesieniem swej Matki ponad wszystkich aniołów świętych. Prosimy Cię za zmarłym księdzem prałatem Stanisławem, aby przez zasługi, które wypełniał w kapłaństwie i wstawiennictwo Maryi wyjednał mu chwałę nieba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wszechmogącego. Osoby, które zgłosiły się do złożenia podziękowań świętej pamięci księdzu Stanisławowi, proszone są o podejście tutaj do przodu. Nie żyjemy, aby umierać,
ale umieramy, aby żyć wiecznie. To słowa biskupa Ratzbony Michaela Buchbergera. Czcigodny księże Stanisławie, to jedno zdanie oddaje cały sens istnienia. Choć wszyscy zdajemy sobie sprawę, że śmierć jest elementem życia, to jednak ciężko ją zaakceptować, a tym bardziej ukoić ból po Twoim odejściu. W tej niezwykle trudnej chwili jest tutaj nas tak wielu. Wszyscy chcemy towarzyszyć Ci w tej ostatniej drodze, bowiem głęboko wierzymy, że śmierć jest drogą do życia wiecznego. Przyszło Ci dorastać w trudnych czasach, a pomimo to znalazłeś w sobie siłę, aby pójść za głosem i kroczyć drogami Pana. Byłeś kapłanem głęboko wierzącym. Wiara stanowiła fundament Twojego życia. Kierowałeś się wartościami, które sprawiały, że byłeś oddany Jezusowi i Maryi. Nigdy nie byłeś obojętny na krzywdę drugiego człowieka. Motywowałeś i wspierałeś. Zawsze można było na Ciebie liczyć. Uczyniłeś w życiu wiele dobrego i dałeś przykład, jak być dobrym człowiekiem. Wierzymy, że teraz znajdujesz się w lepszym świecie, u boku Pana. I jesteś tam szczęśliwy, bo śmierć nie jest końcem, tylko drogą do Boga. Jak mawiała Wisława Szymborska, umarłych wieczność dokąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci. Nie sposób jest wymazać tego życia z naszych serc. Dlatego zawsze będziesz blisko nas. Czcigodny księże Stanisławie, spoczywaj w pokoju. Dziękujemy wszystkim przybyłym na tę uroczystość. Księdzu kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, księdzu biskupowi Romanowi Pidlowi z Bielska-Białej, wszystkim kapłanom i osobom konsekrowanym, władzom gminy Zamierzów z panią wójtem Elżbietą Burtan i przewodniczącym Rady Gminy panem Jerzym Krawczykiem, panu Sołtysowi Edmundzie Dąbrowa i Radzie Sułeckiej z przedstawicielką Rady panią Elżbietą Gębotek, przedstawicielom stowarzyszeń i grup duszpasterskich bliskich sercu świętej pamięci księdza Stanisława, przedstawicielom parafii, z której pochodził, Milówki i w których ksiądz prałat posługiwał, Marcy Poręby, Frytychowi, Bielska Białej, Krakowa, Boborku oraz parafianom Zabierzowa. Intencje przyświętych za świętej pamięci księdza prałata Stanisława można zamawiać w punkcie przed kościołem. Tam też jest punkt medyczny. Księga kondolencyjna znajduje się w punkcie przyjmowania intencji. Toalety są na zewnątrz placu kościelnego, po prawej stronie. Wieńce prosimy ustawiać przy ścianie frontowej kościoła. A teraz słowa podziękowania wypowiedzą przedstawiciele młodzieży. Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania, tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić, tak jakbyś wierzył w godziny rozstania, że masz niebawem z tobą wieczną wrócić. Pisał ksiądz Jan Kardowski. Czcigodny księże Stanisławie, w imieniu młodzieży, szkoły podstawowej imienia Janusza Korczaka w Zabierzowie, pragniemy podziękować Ci za Twoje wielkie serce, które okazywałeś nam na każdym kroku. Interesowałeś się naszymi postępami, motywowałeś nas do osiągania coraz lepszych wyników, wspierałeś dobrym słowem, a przede wszystkim pokazywałeś, co w życiu jest najważniejsze. Zawsze w centrum stawiałeś Jezusa.
Dziękujemy za każdą modlitwę w naszej intencji, za każde słowo i motywowanie do czynienia dobra. Sam uczyniłeś w życiu wiele dobrego i dałeś nam przykład, jak być dobrym człowiekiem. Twoje życie stanowiło dla nas drogowskaz, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Spoczywaj w pokoju. Zapraszam przedstawicieli zespołu duszpasterskiego. Dobrych zawodów ciągłeś. Jak ją strzegłeś, wieku kończyłeś. Księże Stanisławie, święty Rafał Kalinowski umierając skończył, teraz sobie odpocznę. Teraz sobie ty odpoczniesz. Porałeś, wsiadłeś, a plony zbierasz dziś tą ilością nas, którzy przyszliśmy cię pożegnać. Bo z nas cię kochało, bo przekonałeś nas swoją uczciwością, skromnością, pokorą. Wszyscy mówią o tobie, że byłeś więźniem konfesjonalnym. Konfesjonale zawsze mówiłeś do mnie, witaj bracia. Nigdy nie byłeś sędzią sprawiedliwym. Usprawiedliwiałeś przed sądem każdego grzesznika. Zawsze byłeś łagodny. Płaczemy po stracie bliskiej osoby, ale właściwie to jest reakcja tylko ludzka. Bo wszyscy powinniśmy się cieszyć, bo ty jesteś tam, gdzie wszyscy zdążają. Święty Dominik Savio, umierając, powiedział, jakie piękne rzeczy widzę. Ty już wiesz, co widział. My jeszcze nie. Do zobaczenia w niebie. Polska Szkoła w Grzegorzewie na Litwie. Przypadł mi smutny zaszczyt reprezentowania grona pedagogicznego i młodzieży z Polskiej Szkoły Grzegorzewie na Litwie. Odszedł w ziemi, pozostał w sercach. Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci księdza prałata Stanisława Maślanki z parafii pod wezwaniem świętego Franciszka w Zabierzowie. W imieniu całej społeczności Gimnazjum Grzegorzewie na Litwie pragniemy złożyć najszczersze kondolencje. Dzięki zaangażowaniu księdza prałata oraz mieszkańców parafii w Zabierzowie nasi uczniowie mieli możliwość niejednokrotnie zwiedzić Małopolskę, poznać jej historię i kulturę. Były to dla nich niezapomniane przeżycia, które na zawsze pozostaną w pamięci. Ksiądz prałat Stanisław Maślanka był bliską osobą dla społeczności polskiej w Grzegorzewie. O jego dobrych uczynkach wiedzieliśmy nie z listów, bądź z gazet, tylko z konkretnych czynów. Wielokrotnie uczniowie mieli możliwość wyjazdu do Krakowa, korzystali z różnych atrakcji pobliskich okolic i gościnności parafian w Zabierzowie. Co jakiś czas do szkoły docierały paczki oraz rzeczy, które były niezbędne dzieciom polskich klas. W przeciągu lat zawiązała się przyjaźń. Ksiądz Stanisław cieszył się z więzi partnerskich i często odwiedzał Wilno. Zawsze z prezentami i zaproszeniem na kolejny wyjazd do Polski. Podczas ostatniego pobytu w Grzegorzewie był to koncert z okazji niepodległości Polski. Powiedział wiele ciepłych słów pod adresem nauczycieli i uczniów. Słowa te mocno podbudowały chęć utrzymania polskości, dbania o swoje tradycje i kulturę. Zawsze uśmiechnięty, w dobrym nastroju, z dobrocią w oczach. Takiego go pamiętamy i za to mu dziękujemy. Wiedzieliśmy, że czcigodny ksiądz prałat Stanisław Maślanka w modlitwie stawia się do Pana Boga za społeczność gimnazjum i wszystkie plany dotyczące kształcenia młodzieży polskiej w Grzegorzewie
będą realizowane, zawsze dziękowaliśmy czcigodnemu prałatowi za serdeczną modlitwę. Jesteśmy dumni, że spotkaliśmy w swoim życiu takiego człowieka. Człowieka o dużym sercu. Niech spoczywa w pokoju. Grono pedagogiczne oraz społeczność uczniowska z Polskiej Szkoły Przygotowania na Litwie. Zapraszam przedstawicieli parady. Czcigodny księdze, dzisiaj zebraliśmy się tutaj tak licznie, by pożegnać Ciebie, naszego drugiego i niezwykłego kapłana, który na zawsze pozostanie w naszych sercach. Niełatwo jest znaleźć w takim dniu słowa, które oddały Ci całą głębię wdzięczności za te długie lata oddane przez Ciebie, księże prałacie, na służbę Bogu i nam, parafianom i wszystkim innym ludziom, dla których poświęciłeś swoje życie. Ale dziś, w tej smutnej i zarazem uroczystej, rozwiązanej swoim przyjściem do strony Pana w chwili, chcę kierować nasze myśli i nasze wdzięczne serca ku niebu, aby dziękować za każdą modlitwę, każde słowo i każdą wypełnioną pracę chwilę, którą poświęcałeś dla dobra naszej parafii i społeczności. Byłeś przez wiele lat nie tylko proboszczem zawierzchowskiej parafii, wieloma zasługami organizacyjnymi, ale przede wszystkim przez blisko 60 lat gorliwym kapłanem, duszpasterzem, który troszczył się o swoje owieczki z niezwykłą gorliwością i miłością, nawet wtedy, gdy Twoje zdrowie nie było już w najlepszym stanie. Twoja kapłańska posługa, zarówno przy ołtarzu w trakcie Eucharystii, głoszenia kazań, jak i przez długie godziny spowiadania w konfesjonale, była źródłem nie tylko naszego duchowego wsparcia i pocieszenia, ale także codziennej inspiracji do lepszego życia dla wielu z nas. Byłeś przykładem niezachwianej wiary, nadziei i miłości, które przekraczały granice zwykłego pojmowania. Wspominając Twoje zasługi, nie sposób nie podkreślić Twojego oddania nie tylko Bogu i nam, parafianom, ale także ojczyźnie, co przejawiało się na różnych polach Twojej aktywności. Nie bałeś się głosić ewangelicznej prawdy, czasem niezbyt wygodnej dla współczesnego świata, i domagać się sprawiedliwości w życiu społecznym, które powinno opierać się na dekalogu, a także bronić życia, szczególnie tych najmniejszych, bezbronnych dzieci, będących jeszcze w łonach swoich matek. Twoja troska i modlitwy w intencji naszej ojczyzny, zarówno tej dużej, Polski, jak i tej małej, naszej zabierzowskiej, pozostaną w naszej pamięci na zawsze. Twoja praca dla dobra naszej społeczności, przejawiająca się na wielu płaszczyznach, między innymi jako kapelana Ochotniczej Straży Pożarnej, ale także innych grup i poprzednich parafii, które organizowałeś i w których pracowałeś, jest świadectwem Twojego niesamowitego oddania dla spraw bożych i ludzkich. Dziękujemy Ci, drogi księdze prałacie, za Twoją miłość, Twoje oddanie, Twoje modlitwy, Twoją niezachwianą wiarę, będącą dla nas tak ważnym przykładem. Dziękujemy za każde błogosławieństwo i sakramenty, jakie nam udzielałeś. Za każdą naukę płynącą z Twojego serca i Ewangelii, jaką nam przekazywałeś. Za każdy uśmiech i dobre słowo, które rozjaśniały nasze serca. O Twoim umiłowaniu ludzi i pokornym posłudze świadczą tak liczne działania i gesty, szczególnie ten obmycia dróg przedstawicielom naszej społeczności w niejeden wielki czwartek. W ostatnim święta tytułu paskalnego ten zaszczyt uczestniczenia w tym obrzędzie objął w wyniku Twojego zaproszenia także i mnie. Przyznam szczerze, że początkowo zareagowałem jak święty Piotr, bo przecież nie czułem się godzien. Ale tę krótką rozmowę, jaką byliśmy na ten temat wtedy, zapamiętałem do końca życia. To była ona dowodem na Twoje całkowite oddanie siły służbie ludziom w Bogu. Dokładnie tak, jak pojmował to nasz Jezus Chrystus. Jako mąż i ojciec muszę także w tym miejscu podkreślić Twoją ogromną wiarę w istotę sakramentu małżeństwa. Twoją rodziny,
jako ważnej podstawowej komórki społeczeństwa i przywiązywanie ogromnej wagi do wychowania dzieci i młodzieży. Twoje odejście do Pana w godzinie miłosierdzia z aktualnej Matki Bożej Kalwaryjskiej, do której przecież co roku pielgrzymujemy całymi rodzinami, dla nas wierzących nie jest przypadkiem, ale znakiem potwierdzającym wartości, jakie głosiłeś i zaufanie, jakie pokładałeś Marii. Rozmowa z Tobą czuło się zawsze tym zachwianą nadzieję, że wiara w Boga i Polska nie zginie, jeśli zamierzając o naszej Matce, Królowej Polski, dobrze wychowamy młode pokolenie, nie tylko w szkołach, ale przede wszystkim w rodzinach. Podkreślałeś także mocno rolę nas, nauczycieli, wychowania, pytając mnie, jak się uczy i słucha nas dzisiejsza młodzież, wskazując na fundamentalne wartości, jakie powinniśmy jej przekazywać, obok wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów. Także w kształceniu uniwersyteckim, gdzie jesteśmy nauczycielami od dorosłych ludzi, wydawałoby się, że na tym etapie na wychowanie do wartości jest już za późno. Tę troskę i zainteresowanie wychowaniem katolickiej młodzieży jako fundamentu nie tylko ich zbawienia, ale także przetrwania ojczyzny wiernej Bogu przejawiałeś na każdym kroku. Nie sposób w tym miejscu przedstawić Twoich wszystkich zasług, wszelkich pól aktywności kapłańskiej, nauczycielskiej, wychowawczej, formacyjnej, a nawet wydawniczej, czy organizatora życia parafialnego i kapelana, bądź duszpasterza wielu organizacji, stowarzyszeń i grup wiernych. Jednak dziś pochylamy głowy w żalu, ale także wdzięczności za to, że mieliśmy zaszczyt znać takiego wyjątkowego, godliwego kapłana jak Ty, czcigodny księże Pałacie. Twoje słowa, Twoja cała duchowa spuścizna będą żyły w naszych sercach i pozostaną w naszej parafii na zawsze. Chciałbym w tym miejscu powtórzyć za pracę na nową zmianę, gdyż nie odszedłeś, księże Pałacie, od nas całkowicie. Ty żyjesz wśród nas, tym dobrem, którym dzieliłeś się z nami. Bo dobro jest unikalną wartością, która mnoży się poprzez dzielenie. Chcę Ciebie jeszcze pożegnać, czcigodny księże Pałacie, słowami świętego Pawła, który jest dzisiaj padły, i powiedzieć, albowiem w dobrych zaborach się stąpiłeś, wiek ukończyłeś, wiary ustrzegłeś. Dziś Jezus Chrystus, nasz Zbawca i Pan, sprawiedliwy sędzia, przygotował dla Ciebie lato zwycięstwa, wieniec sprawiedliwości, ponieważ do końca umiłowałeś Jego naukę, Jego krzyż, Jego zmartwychwstanie, Jego prawdę, Jego drogę, Jego życie. Jeszcze nas miłowałeś, miłością Twojego, naszego Pana i Mistrza. Odpoczywaj w pokoju wiecznym, dobry pasterzu. Wierzymy mocno, że spotkamy się kiedyś z Tobą znowu w kraju wiecznej szczęśliwości. Bądź zawsze otoczony tą najdoskonalszą Bożą miłością, którą staramy się nam przekazywać w trakcie Twojej ziemskiej służby. Ślad Twojego długiego życia i zabiły pustki kapłańskiej pozostanie na zawsze w nas, niezatarty. Niech Twoja dusza spoczywa w pokoju wiecznym. Zapraszam przedstawicieli rodzin z kręgu domowego kościoła. Święty Jan Paweł II powiedział, że życie nasze jest nieustannym pielgrzymowaniem do domu Ojca. Czcigodny księże Pałacie, krąg rodzin domowego kościoła, dziękuję za świadectwo wiary i świadectwo wierności dokonanego przed laty wyborowi. Mieliśmy za ten piękny dar kapłaństwa dziękować w Wielki Czwartek. Przyszło nam jednak dziękować w innych okolicznościach. Wdzięczni jesteśmy za oddaną służbę, służbę aż do końca, na wzór Chrystusa służby. Zachowamy także w pamięci życzliwość, jaką okazywał ksiądz naszej wspólnocie. Słowa pożegnania dopełnia nasza głęboka wiara w to, że czekał na księdza miłosierny Ojciec, do którego tak wiernie i gorliwie pielgrzymował ksiądz kapłańską drogą. Wierzymy, że jest ksiądz już tam, dokąd się wszyscy zmierzamy. Będziemy pamiętać o naszych wspólnotowych intencjach. Zapraszam przedstawicieli gminy parafialnego chóru w oczywiście San Francisco. Chcemy pożegnać się z Tobą, bez tej ziemskiej, wędrówki.
Byłeś pomysłodawcą, opiekunem i przyjacielem naszego zespołu, zawsze obecnym na koncertach i uroczystościach. Zawsze mogliśmy cieszyć się modlitwą i życzliwym słowem. Będziemy mieć Cię we wdzięcznej pamięci i w naszych modlitwach. Zawsze niech pozostanie w naszej pamięci jako nasz przyjaciel i ojciec, a który anielskie niech Tobie nieustannie świadczy. Zapraszam przedstawicieli Biblioteki Kataniała. Księży Pałacie, księży Stanisławie. Jest to dla nas niezwykle bolesna chwila, kiedy musimy Cię żegnać. Żegnając, pragnę Panu podziękować za to, że dałem Ciebie i za to, że byłeś z nami na początku powstania Biblioteki Kataniałej. Byłeś z nami zawsze, w trudnych, ale i radosnych chwilach, służący pomocą i podtrzymujący nas na duchu, nawet wtedy, kiedy wydawało się, że nie ma już wyjścia. Wprowadzałeś radość, zaglądając choć na moment do biblioteki, podsumowując pomysły i idealizacje. Byłeś tyle razy z nami pod krzyżem jubileuszowym, gdzie odmawialiśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Co roku prowadziłeś nas po drodze krzyżowej w czerwcu. I właśnie dzisiaj, o tej porze, mieliśmy być tam razem z Tobą, by rozpamiętywać mękę Jezusa Chrystusa. Byłeś przy nas, jak wyruszaliśmy na ekstremalną drogę krzyżową do Kalwarii Zbawczej, prosząc nas o modlitwę w Twojej intencji i zazdroszcząc nam, bo sam bardzo chciałeś iść z nami, ale już nie miałeś na tyle siły. Błogosławiłeś nas, gdy wyruszaliśmy w pielgrzymce do Częstochowy, a na trasie sprawdzałeś, czy wszyscy są sami i zdrowi, by w końcu powitać nas w duchu Matki Bożej Częstochowskiej. I w końcu modlitwa, nasz pierwszy parafialny kościół, pełen śladów naszych praojców. Szliśmy 14 razy. Zawsze żegnamy przez Ciebie u progu biblioteki i witamy otwartymi ramionami przy kościółku Matki Bożej Bolesnej w modlitwie. Księże Stanisławie, za wszystko dziękujemy. Drogi księże, nie zaglądniesz już do naszej biblioteki. Nie spotkamy się w modlitwie przy ołtarzu. Nie pomodlimy się wspólnie przy krzyżu jubileuszowym. Lecz i tak jesteś z nami. W naszych sercach, w pamięci, w modlitwie, w naszej wspólnocie i na naszej zabierzowskiej ziemi. Zapraszam uczestników modlitw spod kapliczki. Trudno zapomnieć kogoś, kto dał nam wiele do zapamiętania. Śmierć naszego drogiego księdza Stanisława spowodowała pustkę w sercach tych, którzy go znali. Dziękujemy za wielki przykład Bożej posługi. Za każde dobre słowo, za każdą modlitwę przypadł miejsce na chustą, za Twoje wsparcie w trudnej chwili. Niech Ci Pan Bóg otworzy swoje ramiona, a Matka Przenajświętsza przytuli do serca. Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie sięga, łza nie płynie, gdzie tylko słychać Boga głos serdeczny. Zapraszam Panią Wojtkę, nie zamierzam wkrótce do Wielkoborna. Proszę na smutku rodzinę zmarłego, czcigodni księża, uczestnicy dzisiejszej uroczystości pogrzebowej. Z głębokim żalem i smutkiem przypomnę dziś wspaniałego duszpasterza, księdza prałata Stanisława Maślankę, emerytowanego proboszcza tutejszej parafii, wieloletniego kapłana ochotniczych straży pożarnych na Szczecinie.
Gminie Błasnem oraz mieszkańców samorządu gminy Zabierzów składam wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim zmarłego. Nagłe odejście księdza Stanisława to ogromna strata dla mnie i całej naszej społeczności. Zawsze zaangażowany w sprawy parafii, nigdy nie odmawiał pomocy i dobrego słowa zarówno mieszkańcom, jak i strażakom, których wspierał swoją wiarą, wspólną modlitwą, ale i obecnością na wszystkich ważnych wydarzeniach. Będziemy pamiętali jego dobro, optymizm, pogodę ducha, skromność i życzliwość, a przede wszystkim udział w życiu społecznym naszej gminy. Zawsze miał ciepłe słowo dla tych najbardziej potrzebujących, dla seniorów, ale i dla młodych ludzi. Swą postawą życiową, piękną i długą posługą kapłańską oraz życzliwością wobec drugiego człowieka pokazywał nam, co w życiu jest najważniejsze. Po Zabierzowa przyszedł już z ogromnym doświadczeniem, dzielił się nim szczodrze, zwracając szczególną uwagę na problemy ludzi samotnych i chorych, pomagając wzmacniać naszą wspólnotę i wzbogacając parafię zarówno duchowo, ale i zwiększając jej otoczenie i kości. Serca nasze okrywa dziś smutek, ale i przekonanie, że ksiądz Stanisław nie pozostawił nas samych. Pozostają z nami jego przyjaciele oraz wciąż żywe dzieło jego życia. Potrzeba pomagania, a także silne poczucie wspólnoty, które przemawia do nas z każdej inicjatywy, którą zapoczątkował w naszej gminie. A pozostawił tak wiele. Pływoczni San Francesco, który powstał z jego inicjatywy, wciąż rozwijające się grupy parafialne, wspólne modlitwy i pielgrzymki. Zawsze wspierał szeroką działalność biblioteki pod aniołami, wolontariuszy i przyjaciół z Wielna. Dzisiaj czujemy wielki smutek i stratę, ale też nadzieję, że dobrzy ludzie nie odchodzą na zawsze, ponieważ pozostawiają trwały ślad swojej wiary i miłości do drugiego człowieka. Nasza dzisiejsza obecność jest pożegnaniem, a jednocześnie podziękowaniem za pełną oddanie posługę księdza Stanisława, zaangażowanie w sprawy naszej lokalnej społeczności, obecność podczas wielu jubileuszy, uroczystości o charakterze historycznym i kulturalnym oraz ogromne zaangażowanie w działalność ochotniczych straży pożarnych w Zabierzu. Będzie nam brakowało jego codziennej energii, uśmiechu i otwartości. Dziękujemy za wszystkie lata pięknej współpracy oraz naukę dobroci i nadziei, którą ksiądz Stanisław przez lata głosił podczas kazań przypełnionych mądrością życiową i głęboką wiarą. Wierzymy, że będzie nad nami czuwał, a my nadal budując wspólnotę i dbając o rozwój gminy, parafii, kościoła i jego otoczenia, damy świadectwo naszej wdzięczności za jego posługę i dobroć. W imieniu własnym oraz całej społeczności gminy Zabierzów składam wyrazy współczucia i łączę się w bólu z rodziną i wszystkimi bliskimi zmarłego. Spoczywaj, księże Stanisławie, w pokoju. Zapraszam pana sołtysa Zabierzowa, Tymonę Dąbrowę, wraz z przedstawicielką Rady Słowackiej, panią Elżbietą Kagodek. Godni kapłani, szanowni państwo, z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci świętej pamięci księdza arcybiskupa Stanisława Maślanki. Zawsze był gorliwy, oddany, skupiony na modlitwie, na liturgii, którą bardzo przeżywał. Jeśli tylko mógł, zawsze służył pomocy. Wspomnę tylko o trzech przykładach. Stulecie parafii, starania budowy obwodnicy i pomoc w udostępnieniu materiałów z archiwum. Zawsze, jak powiedziałem, służył pomocą, jeśli tylko wielki kapłan, o czym świadczy fakt, że na wczorajszej uroczystości o godzinie 15 było ponad 40 kapłanów. W imieniu swoim Rady Sołeckiej żegnamy z wielkim smutkiem wielkiego kapłana, księdza prałata Stanisława Maślankę. Dziękujemy za wszystko, za pomoc, za dobre serce,
Spoczywaj w pokoju. Zapraszam przedstawicieli klubu seniora. Żegnamy dzisiaj jednego z zabierzowskich strażaków i jednego z nas, ducha Stanisława. Honorowym strażakiem naszej jednostki był od roku 2007, pełniąc jednocześnie funkcję kapelana wszystkich strażaków z 15 jednostek naszej gminy. Ksiądz Stanisław był obecny podczas wszystkich strażackich uroczystości w naszej jednostce, poświęcając nowy sprzęt i pojazdy, uczestnicząc w radosnych chwilach, a Bogu polecając nieliczne porażki. Jako proboszcz parafii błogosławił strażackie pary i udzielał sztu niejednemu z młodych ludzi, którzy dzisiaj towarzyszą mu podczas ostatniej ziemskiej drogi. Otrzymany medal za zasługi dla pożarnictwa ofiarował jako wodum dla naszej Matki Boskiej Częstochowskiej. Wielokrotnie zapewniał nas po modlitewnym wsparciu za biorących udział w akcjach ratowniczych i poszkodowanych, zwłaszcza gdy na zabierzowskiej strażnicy zadała syrena, zwiastując czyjąś krzywdę, czyjś ból i cierpienie. Prosił naszego patrona świętego Floriana o opiekę nad nami. Dzięki takiemu wstawiennictwu do tej pory w historii zabierzowskiej jednostki zawsze wszyscy strażacy wracali do koszar cali i zdrowi. Drugu kapelanie, dziękujemy za Twoją 17-letnią obecność wśród nas,
za Twoją posługę, za zainteresowanie, każde słowo wsparcia odprawione w naszej intencji każdego 4 maja mszy świętej. Za chwilę po raz ostatni zawyję dla Ciebie syrena na zabierzowskiej remizie, prowadząc Cię na miejsce ziemskiego spoczynku. Mamy nadzieję, że nadal będziesz opiekował się strażakami z Zabierzowa, pełniąc służbę w niebie u Bogu świętego Floriana. My, strażacy, prosimy, stawiaj się za nami, abyśmy kiedyś mogli stanąć z Tobą w jednym szeregu przed boskim majestatem. Duchu Stanisławie, żegnamy Cię, spoczywaj w pokoju. W imieniu Grupy Wieczorów Uwielbienia składam serdeczne podziękowanie Tobie, czcigodny księże Stanisławie, za udział w naszych modlitewnych spotkaniach. Pomimo wielu obowiązków zawsze znajdowałeś czas, aby wspólnie z nami czuwać przed obliczem Jezusa, przez co dawałeś nam świadectwo Twojej wielkiej wiary. Jakże aktualne są w tej chwili słowa Aleksandra Dima. Zmarli przyjaciele nie spoczywają w ziemi, ale żyją w naszych sercach. Tak Bóg chciał, abyśmy nigdy nie byli sami. Księże Stanisławie, spoczywaj w pokoju. Za moment rozpocznie się msza święta pogrzebowa, której będzie przewodniczył Jego Eminencja ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. Koncelebrował będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. Słowo Boże wygłosi kolega rocznikowy świętej pamięci księdza Pała Stanisława, ksiądz prałat Edward Stanin. W 1995
został kapelanem Zespołu Opieki Hospicyjnej w Krakowie. Od roku 1998 do 2007 pełnił urząd proboszcza w Bobrku. Był kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. Pełnił urząd wicedziekana dekanatu Limiąż. Ksiądz prawat był wielkim obrońcą życia. Od 2006 roku był asystentem kościelnym krucjaty modlitwy w obronie poczętych dzieci. Pełnił urząd proboszcza w Zabierzowie koło Krakowa w latach 2007 do 2012. Był kapelanem Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Zabierzów. W 2017 roku został mianowany ojcem duchownym kapłanów dekanatu Poletowice. Święty Jan Paweł II wielki w książce Przekroczyć próg nadziei morzem. Modlitwa Kościoła za zmarłych mówi, że Kościół trwa w nadziei życia wiecznego. Modlitwa za zmarłych jest jak gdyby szczególnym zmaganiem się z rzeczywistością śmierci i zniszczenia, jakie zaciążyło nad ziemską egzystencją człowieka. Jest ona i pozostaje zawsze szczególnym objawieniem zmartwychwstania. To sam Chrystus daje w tej modlitwie świadectwo życia i nieśmiertelności, do którego Bóg powołuje człowieka. Dlatego dziękując za dar życia i kapłaństwa świętej pamięci księdza prałata, powierzam jego duszę miłosiernemu Bogu z głęboką wiarą i nadzieją w powstanie z martwych wszystkich wiernych. Rodzinie, przyjaciołom oraz uczestnikom uroczystości pogrzebowej składam wyrazy współczucia. Wypraszam potrzebne łaski i serca błogosławiem. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. I słowo księdza biskupa seniora Rzeszowskiego. Przewielebny księże kanoniku, w ostatnich dniach życia i śmierci zaprosił świętej pamięci prałata Stanisława Maślankę do domu, gdzie sam przygotował nam miejsce. Łączę się w modlitwie z parafią świętego Franciszka w Zabierzowie z racji jego uroczystości pogrzebowych. Był kapłanem niezwykle ofiarnym i oddanym Chrystusowi Panu, wielki obrońca życia i rodziny. W naszych sercach pozostał także jako prawdziwy przyjaciel kapłanów i wzór gorliwego pełnienia powołania kapłańskiego. Wszędzie tam, gdzie został posłany, służyć ludowi Bożemu. Modlę się, niech Matka Najświętsza i święty Jan Paweł II razem z patronem parafii świętym Franciszkiem wyjdą mu na spotkanie. Drogiemu księdzu kanonikowi Krzysztofowi, najbliższej rodzinie świętej pamięci księdza Stanisława i wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej przekazuję wyrazy szacunku i serdecznie błogosławię. Ksiądz biskup Kazimierz Górny. Czciwony księże biskupie, bracia kapłany, siostry zakonne, droga rodzino zmarłego, umiłowani w Chrystusie Panu, pogrążeni w zadumie, gromadzimy się dzisiaj wokół ołtarza i ze smutkiem spoglądamy na trumnę kryjącą ciało świętej pamięci księdza prałata Stanisława Maślanki, który, jak już słyszeliśmy, przez 17 lat, najpierw jako proboszcz, a następnie emeryt, posługiwał wiernym tutejszej parafii. Dlatego tak licznie zgromadziliście się. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za waszą obecność i ten gest wobec waszego byłego proboszcza. Ostatni raz trochę w tym kościele świętą ofiarę, w ubiegłą sobotę. To ja z nim koncelebrowałem tak, że w ubiegłą sobotę był w pełni zdrowia. Pożegnaliśmy się po pogrzebie. On pojechał w stronę Karwali do Krakowa, do Zabierzowa, a ja do Krakowa. I za chwilę przyszła wiadomość, że ksiądz Stanisław zmarł i to w
Kalwarii. Poszedł przed obraz Matki Bożej, żeby się pomodlić. W ten sposób przygotowywał się i przygotował się do ostatecznego odejścia i pożegnania z Kalwarią. Dziś podczas tej Eucharystii pragniemy go po ludzku pożegnać i po chrześcijańsku prowadzić na drogę wieczności, ażeby mógł towarzyszyć na tej drodze, na której jest przewodnikiem Pan nasz Jezus Chrystus. Wdzięczny za życie i posługę kapłańską, chcę zastać sława. Pragniemy też uwielbiać Króla Wieków, dla którego wszystko żyje. Wracam się do XVIII sława. Drogi świeży prowadzi. Zakończyłeś swoje pracowite ziemskie życie, które, jak wiemy, a znamy z bliska, twoje życie nierzadko było naznaczone krzyżem. Dziś dziękujemy Bogu za twoją obecność w Kościele i krakowskim, i bielsko-żywieckim, a przede wszystkim pośród nas. Pragniemy też oprzeć twoją osobę modlitwą, wdzięczności za wszelkie dobro, jakim Bóg nas obdarzył przez twoją posługę. Rozpoczynając Eucharystię, proszę o miłosierdzie dla niego, aby Pan otworzył mu bramy niebios. Ufamy, że już się on znajduje blisko Jezusa Chrystusa, któremu przez długie lata służył. Prośmy także o miłosierdzie dla nas, a wcześniej przeprośmy Pana za nasze grzechy i niewinności. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.
Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana. Oto bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak i nad żywymi. Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem: na moje życie, mówi Pan, przede mną klęknie wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Oto Słowo Boże. Niech będą dzieje. Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiastko, oto Syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na Chryzant gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drogi Stanisławie, dziękuję Ci za słowa, jakie umieściłeś na obrazku prymicyjnym. Zwróciłeś się do Matki Bożej z prośbą: bądź Matką moją. Zależy było Ci już w seminarium na tym spotkaniu. To piękny dowód tego, że rozumiałeś celibat jako wolność. Chciałeś być do dyspozycji tylko Boga. Wiedziałeś, że Matka Boża Ci w tym pomoże.
całe Twoje życie było z nią związane. I to praktycznie, bo byłeś gotów jak ona do pełnienia woli Ojca. Ta wola była dla Ciebie najważniejsza. Dziękuję Ci za to, że zawsze miałeś na uwadze dobro rodziny. W roku 2001 byłeś na pierwszym po rewolucji październikowej kongresie eucharystycznym w Moskwie, który spotkał się pod hasłem Rodzina i Eucharystia. Na tym kongresie był twój referat. Rolą modlitwy i obrona życia. Dziękuję, że byłeś człowiekiem modlitwy. Każde twoje decyzje były omawiane z Bogiem. Lubiłeś podziękować i prosić. Nawiedzałeś sanktuaria. Ale zawsze to było nie tylko zwiedzanie, lecz pielgrzymowanie z modlitwą w sercu. Wielu uczestników waszych pielgrzymek wspominało twoją modlitwę. W tym pielgrzymowaniu bardzo wysoko ceniłeś Rzym jako miasto świętych. W rozmowie z tobą zatytułowałem moją książkę Kraków – Miasto Świętych, bo sam byłeś zdumiony ilością świętych, którzy mieszkali pod Wawelem. Drogi Stanisławie, dziękuję ci, że umiałeś zachować równowagę między podejściem duszpasterskim mając na uwadze wielu odbiorców, a duszpasterstwem indywidualnym, bo interesował Ciebie każdy człowiek i każde pytanie, jakie on stawiał. Nasze spotkanie prawie zawsze było rozmową na tematy, jakie w danym dniu były w Twojej głowie. W Twoim sercu żyłeś i szukałeś odpowiedzi na te pytania. Wyżej ceniłeś rozmowę w cztery oczy niż przemówienie dla setek ludzi. Kiedyś zatrzymaliśmy się nad tym, w jakiej mierze Jezus przekazywał Ewangelię osobistym spotkaniem. Nawet sam zrobiłeś listę tych indywidualnych spotkań w Ewangelii z Jezusem, zdumionym bogactwem rozmów z Nikodemem, Samarytanką, Martą i Marią, siostry Łazarza, z Łotrem na krzyżu, a nawet z Judaszem. Jedna z tych rozmów zakończyła Twoim zdaniem Ewangelia to spotkanie. Teraz uczestniczysz już w spotkaniu z Jezusem, w spotkaniu z kolegami, którzy byli na ziemi, a są w domu Ojca i poznałeś ich jako tych, którzy chcieli, aby serce ich biło Ewangelią. Niech to wieczne spotkanie będzie Twoim i naszym szczęściem. Ostatnie moje dziękuję skierowane do Ciebie dotyczy miłości wzajemnej. Głosiłeś kazanie pogrzebowe naszemu koledze Franciszkowi Płonce. Po tym kazaniu, za które dziękuję, mówiłem, że Franciszek żył miłością wzajemną. Zdumiony był
moją wiarą w zmartwychwstanie Jezusa, bo On sam znał Jezusa ukrzyżowanego. W ostatnich dwóch spotkaniach mówiłem Mu o zmartwychwstałym Jezusie i o naszym zmartwychwstaniu. On wtedy, Stasie, Ty byłeś zdumiony tą wiarą, bo od seminarium żyłem osobiście ze spotkaniem ze zmartwychwstałym Jezusem. Tak było i tak jest. To spotkanie zamienia nasze teraz w wieczność. Dla Ciebie wzmianka o miłości wzajemnej była zaskoczeniem. Rzekłeś, długo do tej miłości dorastamy. Sam miałeś napięcia w rodzinnym domu, a to utrudnia dotknięcie miłości wzajemnej, o której mówi i o której świadczy Jezus. Teraz już jesteś w niej zanurzony. Wszystkim uczestnikom tego pogrzebu życzę doświadczenia miłości wzajemnej, bo ona jest prawem Kościoła. W Wieczerniku Jezus powiedział: przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Potem poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Stanisławie, za tę naszą wzajemną miłość dziś Tobie dziękuję. Żyj ją przez całą wieczność. Amen. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Thank you.
odczyń się na moją pamięć. Pamiętaj o słudze Twoim, księdzu Stanisławie, którego dzisiaj z tego świata wezwałeś do siebie. Sprawa, by ten, który przez chrzest został włączony w śmierć swojego syna, miał również udział w jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu, Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Franciszkiem, świętym Janem Pawłem II, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, aby z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Proszę Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Swojego Kościoła i zgodnie z promową, a to jego pokojem
i doprowadź do pełnej jedności, który żyje się królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Matki niech zawsze będzie z nami. I z Bogiem. Czekajmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładzisz w ziemi świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz w ziemi świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz w ziemi świata, pomóż nam z pokojem. Oto Baranek Boży, który kładzie grzech świata. Błogosławieni, gdy zostanie wezwany na ucztę. Komunię świętą kapłani będą udzielać przy trumnie zmarłego kapłana. Następnie kolejny z księży przy Miłosierdziu Bożym, trzeci przy obrazie Matki Bożej, kolejny na środku świątyni, piąty przy wyjściu i pan szafarz pójdzie z Komunią Świętą na chór.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjąć najświętszy sakrament, błagam również siercia dla Twojego sługi kapłana Stanisława. Na ziemi powołałeś go na szafarza Twoich sakramentów, sprawa by w niebie radował się zjednoczeniem z Bogiem, które sakramenty przygotowują przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jestem dzisiaj z powodów osobistych na tym pogrzebie księdza Stanisława, ale także chciałbym być obecny jako przedstawiciel diecezji bielsko-żywieckiej. Ksiądz Stanisław wobec bliskich znajomych często lubił się określać jako patriota żywiecki. To określenie znane jest z książki Dziejopis Żywiecki i oznacza człowieka, który pochodził z ojczyzny, której na imię Żywiec. Nie dane mu było jednak urodzić się w rodzinnej Mirówce, ponieważ trwała przed jego narodzinami akcja Zajmusz, gdzie Niemcy wyprowadzili, wysiedlili blisko 20 tysięcy mieszkańców Żywiecczyzny na tereny takie jak Lubelszczyzna czy też Zamojszczyzna. Jego życie było zagrożone od samego początku. Matka spodziewająca się dziecka była wywieziona i urodziła w domu, który był pełen ludzi. Dwie albo trzy rodziny mieszkały w jednym miejscu. Stąd pewien syndrom ocaleńca obecny w życiu księdza Stanisława i tak gorliwe zaangażowanie po stronie życia, obrony życia. W obecnych granicach diecezji bielsko-żywieckiej pracował w parafii Opatrzności Bożej i tam także współtworzył zalążek, początek parafii dzisiejszej na Złotych Łanach. W tym czasie bardzo angażował się w duszpasterstwo transgraniczne, bo Rzeka Biała była graniczną wobec diecezji katowickiej. Wraz z księżmi katowickimi współtworzył więc duszpasterstwo nauczycieli, lekarzy i także już wtedy angażował się w obronę życia. Kiedy powstawała diecezja bielsko-żywiecka, współtworzył, pomagał, angażował się w powstanie duszpasterstwa rodzin w diecezji bielsko-żywieckiej. Dlatego chcę księdzu Stanisławowi dzisiaj serdecznie podziękować. Życie zamknęło ci usta, słuchasz, co ci jeszcze powie. Łzy cię odmyły, już jesteś gotowy. Przywdziej jeszcze płaszcz wesela i ruszaj prosto w wybrane nieba. Czcigodny księże prałacie, dwa tygodnie temu, tu, w tym miejscu, Pan przyodział cię płaszczem wesela, kiedy udzielałem ci sakramentu chorych. Namaściłem twoje czoło i kapłańskie dłonie. Gdybym wiedział, że to po raz ostatni czynię, z szacunkiem i wdzięcznością bym je ucałował. A potem pojechałeś do Matki Bożej, aby tam klamrą ona spięła twoje życie. Bo ten napis na obrazku prymicyjnym tak wiele znaczył. Ale nim to uczyniłeś, zdałeś szczególny raport obecnemu tu księdzu kardynałowi. To dzięki jego woli, a raczej akceptacji przez niego naszej woli, czym wyrażała się mądrość Ducha Świętego, spotkaliśmy się najpierw chrzanowie na tej szczególnej rozmowie, a potem tu, w Zabierzowie, rozpoczęliśmy razem przygodę miłości, na którą wskazał ksiądz profesor Edward Staniek
w dzisiejszej homilii. Rozpoczęliśmy przygodę miłości wspólnie z księżmi wikariuszami Markiem, Darkiem, a obecnie księdzem Krzysztofem. Ani raz nad naszym gniewem nie zaszło słońce. To o czymś świadczy. I byłem świadkiem tego, jak wiele osób przekraczało próg naszej jakże skromnej plebanii. Księże biskupie Romanie, po co przyjeżdżałeś do księdza prałata? Po co tylu kapłanów tu obecnych do księdza prałata przyjeżdżało? Po coście wy, kochani, do księdza prałata przychodzili? Mam jedną odpowiedź. Po to, aby oprzeć swoją wiarę, swoją głowę na granicie wiary. Pozostawialiście na tym granicie swoje troski, swoje problemy, swoją radość, swoje intencje. A on z mądrością i wielkością umysłu, z gorliwością kapłańskiego serca nie spychał ich na bok, ale wszystkie je przemyślał, wszystkie je przemodlił. Po to i dlatego, że kochał każdego człowieka, że realizował ową przygodę miłości. Dzisiaj, księże prałacie, za to ci dziękuję. Życzę ci, aby po tamtej stronie Pan Bóg odkroił ze swojego bochenka wieczności kromkę chleba i aby tobie podał, ty ją spożywaj w pokoju i spraw, abyśmy kiedyś przy spożywaniu tej kromki chleba wieczności wspólnie się spotkali. Za chwilę ruszy kondukt żałobny na cmentarz, gdzie złożymy ciało księdza prałata. W grobie, w którym do tej pory spoczywał również były proboszcz zabierzowskiej parafii, ksiądz Józef Dusza. Sam to miejsce sobie wskazał, sam to miejsce wybrał. Nasza porządek tego konduktu to ceremoniał strażacki. Będzie miał następujący porządek. Na początku krzyż, służba liturgiczna, potem orkiestra, następnie dowódca pododdziału pierwszego strażaków, pododdziały MDP i strażaków, poczty sztandarowe, delegacje z wieńcami, młodzieżowa drużyna pożarnicza z portretem księdza prałata, strażak niosący czapkę kapelana, księża, ksiądz biskup, laweta z ciałem księdza kapelana, najbliższa rodzina, pozostali uczestnicy pogrzebu. Przemierzając trasę konduktu, na przemian z orkiestrą będziemy odmawiali koronkę do Bożego Miłosierdzia. Przyjmijcie z tego miejsca w imieniu księdza prałata mówione słowo wdzięczności za waszą tutaj obecność, za to ostatnie na tej ziemi spotkanie z księdzem prałatem. Oprzyjcie swoją głowę na tym granicie wiary i nabierzcie ducha. I schodząc z tego naszego cmentarza, czyńcie to z poszerzonym, pełnym wiary, nadziei i miłości sercem. Tego wam życzę w imieniu księdza prałata.
Jedna rzecz, o której zapomniałem, serdecznie zapraszam księży obecnych na Eucharystii wraz z księżmi biskupami, siostry zakonne, najbliższą rodzinę na obiad do budynku szkoły podstawowej. To jest wzdłuż ulicy Kolejowej, za Wybranią, gdzie to sesję. Serdecznie zapraszam. Thank you.
Wszechmogący Bóg odrodził cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na chrzcie święty. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały. Ojcze nieskończenie dobry, w Twoje ręce polecamy naszego brata, kapłana Stanisława. I mocno ufamy, że razem z wszystkimi, którzy umarli w Chrystusie, będzie miał on udział w jego zmartwychwstaniu. Dzięki składamy za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłeś Twojego sługę w ziemskim życiu i które za jego pośrednictwem nam przypadły udziałem. Boże, w swojej miłosierdzie nasze prośby i sprawy bramy raju otworzyły się przed Twoim sługą. Nam zaś, którzy pozostajemy na ziemi, daj moc, abyśmy się wzajemnie pocieszali słowami wiary. Aż spotkamy się wszyscy w Chrystusie i na zawsze połączymy się z Tobą i z naszym bratem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
wszystkich podjętych, ofiarami i ciałami, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Na Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas. Thank you.
Bardzo proszę, aby delegacje, które ofiarowały wieńce, w drodze do grobu zabrały je stąd w ramy i w ten sposób również się zaprezentowały.
ciało naszego brata wskrzesił chwale i powołał go do społeczeństwa. Bądź bardzo najpierw. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Wierzę we mnie i umrze na niego. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią kapłana Stanisława. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata kapłana życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Prowadź naszego brata kapłana do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty pozwoliłeś swojemu słudze składać eucharystyczną ofiarę. Sprawa, by Ciebie chwalił na wieki. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że się smucimy z powodu śmierci naszego brata kapłana. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiedz nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna Jezusa Chrystusa zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez Jego chwalebne zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie nieśmiertelne. Wysłaj nasze prośby za Twojego sługę Stanisława, który umarł w Chrystusie i z ufnością oczekuje zmartwychwstania. Sprawa, by Stanisław na ziemi poznał Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalił Cię mnie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechu, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Nie pić ze źródła wody. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Zło
złożymy ciało naszego brata, kapłana Stanisława, w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała umiernionego, mówmy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie chwała. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie chowamy wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie przybywamy, jęcząc i płacząc na tym łezca dole. Zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Pan Bóg się zdaje do nas uśmiechać przez te słoneczne promienie. Uśmiechnijmy się i my do siebie. I tym uśmiechem obdarzmy również księdza prałata, który to ten uśmiech na pewno odwzajemni teraz i zawsze, kiedy będziemy go w różnych okolicznościach i sytuacjach życiowych wspominać i przyzywać. Jeszcze raz wszystkim niech Pan swoją łaską wynagrodzi za dar obecności wdzięcznej modlitwy i pamięci. Thank you.
Można selfie? Patrzę na te wielkie budowle, to się zastanawiam, że ludzie w tym cierpiało, zginęło. Na tym kończymy transmisję z uroczystego pogrzebu księdza prałata Stanisława Myślanki. Dziękujemy wszystkim, którzy widzą za obecność i życzymy tradycyjnego szczęść Boże.